Portugalia, Polska, już jutro to wielkie starcie, starcie w kolejce piątej Ligi Narodów. Mecz o wszystko, mecz o życie, mecz o to, by jeszcze mieć jakieś iluzoryczne szanse, by powalczyć o fazę pucharową Ligi Narodów. Jak ważna jest ta konfrontacja, co też dla nas znaczy i dokładnie ile mamy szans na to, by awansować na lokatę drugą, która nam umożliwi fazę pucharową, a jednocześnie rozstawienie w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026, o tym mówiłem we wczorajszym materiale dotyczącym symulacji, więc wszystkich chętnych słuchaczy odsyłam do tego filmu. Cześć, kanał 365 dni o piłce. Dziś z kolei czas na zapowiedź tego starcia Portugalia-Polska. Jakim składem zagramy, jakie będą wybory Michała Probierza? Nawiązanie też do konferencji prasowej, która dziś się odbyła. No niestety wielu konkretów nie usłyszeliśmy ze słów selekcjonera. Ja osobiście liczyłem na to, że dowiemy się, kto przede wszystkim zagra w bramce, no bo sporo się o tym mówi, że to nie będzie ktoś z dwójki Marcin Bułka, Łukasz Skorupski, tylko sensacyjnie bramkarz pana Tenekosu, a więc Bartłomiej Drągowski. Natomiast selekcjoner uciekł od takiej bezpośredniej odpowiedzi, więc cały czas no, jest gdzieś taka atmosfera tajemniczości i zagadek, jeżeli chodzi o nasz skład. Także dziś trochę pospekulujemy, zastanowimy się, jaki skład będzie dla nas najlepszy, a jednocześnie postaramy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będziemy grać trójką, czy czwórką i która formacja będzie dla nas lepsza. Zanim jednak wejdziemy w ten klimat, serdeczna prośba o zostawienie kciuka w górze pod filmem, także subskrypcji kanału. Moi drodzy, sprawdźcie wszystkie linki na dole, między innymi mój portal 365dniopilce.pl i też sprawdźcie koniecznie grę przeglądarkową Football Team. Korzystajcie z tego linku na dole przy rejestracji, otrzymacie ode mnie bonus na start. Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Jeżeli chodzi o skład, a dokładnie formację, czy to ma być trójka z tyłu, czy też klasyczne ustawienie z czterema obrońcami, to myślę, że Michał Probierz konsekwentnie i cały czas akcentuje, że tej formacji nie chce zmieniać, więc to będzie bazowe ustawienie z wahadłowymi i z trójką stoperów. Czy to jest dobre, czy nie, no myślę, że to jest temat do dyskusji. Przede wszystkim mam takie wrażenie, że nie mamy wykonawców, żeby grać dobrze w tym systemie, ponieważ to jest przede wszystkim system, który cechuje się tym, że generalnie każdy musi bronić, każdy musi czuć się w tym ustawieniu, a jak sobie zobaczymy na zawodników, którzy grają w naszej kadrze, no to nie wydaje mi się, żeby większość z nich, tak jak mówi selekcjoner, grała właśnie z tą trójką z tyłu. No być może tak to wygląda w Serie A, gdzie rzeczywiście jest mnóstwo kadrowiczów, natomiast patrząc kompleksowo i całościowo, no to wygląda to zdecydowanie inaczej. Najczęściej gramy na czwórkę z tyłu. Jeżeli chodzi jednak o konkrety, zacznijmy sobie od kilku spraw historycznych, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze starcie z Portugalią, a więc przyjrzymy się wszystkim meczom z tym rywalem, ponieważ łącznie graliśmy 14 razy, 7 razy lepsza była Portugalia, my z kolei wygraliśmy 3 takie starcia, a 4-krotnie padł remis. Natomiast też warto spojrzeć nie na wszystkie mecze, ale na mecze w XXI wieku, ponieważ no, warto gdzieś odnieść się do tej historii najnowszej, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o konfrontację z tym rywalem. Na te wszystkie mecze, które w tej chwili widzicie, my wygraliśmy raz, jeżeli chodzi o konfrontację w XXI wieku. To był taki mecz bardzo już słynny i też można powiedzieć legendarny. Mecz założycielski tej kadry Lobenhakera, to była wygrana w Chorzowie 2-1. Dwie bramki wówczas strzelił Ebi Smolarek, natomiast wcześniej to była taka gorzka porażka podczas Mundialu 2002. Wówczas załatwił nas m.in. Pedro Pauleta, a my przegraliśmy w Korei i Japonii aż 0-4. Z kolei później to był mecz rewanżowy eliminacji Mistrzostw Europy w Lizbonie. Remis 2-2 z takim legendarnym trafieniem Jacka Krzynówka, następnie mecz towarzyski i inauguracja Stadionu Narodowego, bezbramkowy remis, potem słynny mecz na Euro 2016 i te niemożliwe karne, po których my odpadamy z ćwierćfinału Mistrzostw Europy, następnie porażka za kadencji Jerzego Brzęczka w Lidze Narodów u siebie, ja też, co ciekawe, byłem na tym meczu na trybunach, potem mamy rewanż i remis właśnie w Portugalii, no i z kolei już te czas najnowsze, więc kadencja Michała Probierza i porażka z Portugalią całkiem niedawna, 1-3. Patrząc chociażby na to, jak to wyglądało w ostatnich latach, no możemy sobie chyba śmiało powiedzieć, że faworytem nie będziemy, niestety, no i raczej musimy się tutaj gdzieś mierzyć z tym, że maksymalnie możemy w teorii oczywiście uzyskać jeden punkt, to znaczy inaczej, remis to będzie dla nas dobry wynik, patrząc tak całościowo, niekoniecznie na naszą historię w tabeli, ponieważ tak jak mówiłem wczoraj, no generalnie my, żeby przetrwać w tej Lidze Narodów i żeby walczyć o lokatę drugą, musimy przede wszystkim patrzeć też na ten mecz Chorwatów, którzy grają w tym samym czasie, a jednocześnie liczyć na jakąkolwiek zdobycz punktową, wszelkie scenariusze, wszelkie możliwe ścieżki,
przedstawiłem w tym materiale wczorajszym. Natomiast jeżeli chodzi o mecz z Portugalią, to absolutnie faworytem nie będziemy. No i trzeba się będzie pogodzić z tym, że raczej będziemy musieli przerywać, wybijać zespół Roberto Martineza z rytmu, a to rywale będą nadawać ton i będą dominować najpewniej od pierwszej do 90 minuty. Jak z silnym zespołem będziemy się konfrontować, mówi chociażby ranking FIFA, tak to mniej więcej wygląda, więc 5 pierwszych reprezentacji w tej najnowszej aktualizacji rankingu FIFA, jak w tej chwili widzicie, to jest aktualizacja po tej październikowej przerwie, to jest najpierw Argentyna, Francja, Hiszpania, Anglia, potem Brazylia, z kolei nasi grupowi rywale, tutaj zaznaczyłem na kolor żółty, to jest odpowiednio Portugalia, która jest 7 w tym rankingu FIFA, dalej jest 12 Chorwacja, my zajmujemy obecnie lokatę 31, z kolei kończy gdzieś tę naszą, ten fragment rankingu FIFA, który nas interesuje, reprezentacja Szkocji, z którą my oczywiście się mierzymy w ostatniej kolejce Ligi Narodów, to będzie puenta tej Ligi Narodów w kadencji Michała Probierza. I teraz patrzymy na sprawy najważniejsze, a więc jakim składem wybiegniemy na mecz w Porto z Portugalią, jakie będą wybory personalne Michała Probierza, jakby biorąc też pod uwagę, że po pierwsze będzie grał na trójkę z tyłu, ale przede wszystkim biorąc też pod uwagę te wszystkie absencje, no przede wszystkim nie ma na tej kadrze Roberta Lewandowskiego i biorąc też pod uwagę ten komunikat PZPN-u, a więc wypadnięcie i te urazy zdrowotne zarówno Przemysława Frankowskiego, jak i Michaela Ameju, obaj mają problemy mięśniowe, no i też obaj już wrócili do swoich klubów. Tak to wygląda, ja bym taki skład ustawił, gdybym był Michałem Probierzem, biorąc pod uwagę te wszystkie historie, no i też te przecieki dotyczące obsady bramki, a więc tak jak widzicie w tej chwili, mimo wszystko między słupkami wydaje mi się, że zagra bramkarz Panathinaikosu, a więc Bartomiej Drągowski, wyżej ustawiłbym Bednarka, Kiwiora i Piątkowskiego. Ten ostatni zaliczył bardzo dobrą zmianę w tym meczu z Chorwacją, kiedy wszedł w miejsce kontuzjowanego Dawidowicza, którego swoją drogą w ogóle nie ma na tej kadrze z uwagi na uraz. Wyżej z kolei obok kapitana Zielińskiego zagrałbym Bartoszem Stiszem, który wyeliminował ostatnio Inter Miami z playoffów MLS, no i który generalnie gra bardzo równo, mimo tego, że nie było go na tej kadrze październikowej, no to wydaje mi się, że to też jest taki fajny sygnał, że Michał Probierz szuka, że nie zamyka się na pewne rozwiązania, no i wraca do tych rozwiązań, powiedzmy, w miarę sprawdzonych, ponieważ jak doskonale pamiętamy, Slisz liczył się w tej kadrze, grał między innymi na Euro 2024. Z kolei wyżej, jako piłkarz ofensywny, zagrałbym tutaj Sebastianem Szymańskim po bokach. Wydaje mi się, że jakby no już te kwestie się rozwiały, a więc kontuzja Frankowskiego, a więc zagrałbym Jakubem Kamińskim. Z lewej strony Nikola Zalewski, a więc piłkarz, który trzyma bardzo równy poziom, no i generalnie jest chyba takim największym wygranym, jeżeli chodzi o kadencję Michała Probierza. Z kolei wyżej, jak podwyższony napastnik Bogusz. Fenomenalne liczby, ja w ogóle też muszę powiedzieć, sprawdzałem dwukrotnie, czy tutaj nie ma błędu, czy te liczby mówią prawdę, ponieważ w MLS-ie w tym sezonie Bogusz strzelił 20 bramek, 10 asyst zanotował, także no z jednej strony można powiedzieć, że te liczby łatwo zapamiętać, no ale z drugiej strony to jest absolutny fenomen. No i kolejny dowód na to, że ten chłopak jest po prostu w tej kadrze potrzebny. Z kolei z przodu jako taki samodzielny napastnik grałbym Krzysztofem Piątkiem, bo wydaje mi się, że on jest profil najbliższy Roberta Lewandowskiego, a z drugiej strony trzyma najrówniejszy poziom, jeżeli chodzi o regularną grę, czy też strzelanie bramek w barwach Basach Szehiru. No i na koniec jeszcze słówko w nawiązaniu do tego materiału wczorajszego, tak jak doskonale pewnie pamiętacie, jeżeli oczywiście wygramy z Portugalią, jakkolwiek abstrakcyjnie to nie brzmi, i tak musimy patrzeć na tę konfrontację Chorwacji, ponieważ jeżeli tutaj Chorwaci zapunktują ze Szkocją, co jest bardzo możliwe, no to znów nam odjadą, no i sprawi, że tutaj absolutnie ich nie prześcigniemy. Oczywiście w tych bezpośrednich konfrontacjach wypadamy gorzej niż zespół Zlatko Dalicza, ponieważ na wyjeździe przegraliśmy, a w Warszawie zremisowaliśmy, natomiast no, cały czas jeszcze jest ta taka możliwość, żeby doskoczyć i ich prześcignąć, jeżeli oczywiście nie zapunktują w dwóch kolejnych meczach. A my na przykład wygramy teraz z Portugalią, a w poniedziałek uda nam się podnieść 3 punkty w konfrontacji ze Szkocją. To oczywiście będzie trudne, natomiast niewątpliwie istotne w kontekście walki o fazę pucharową Ligi Narodów, ale przede wszystkim rozstawienie, ponieważ trzeba też patrzeć na to wszystko długofalowo. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że Liga Narodów to jest taka przestrzeń dla Michała Probierza na testowanie, na sprawdzanie, ale przede wszystkim też chodzi o to, żebyśmy sobie tutaj no, ułatwili też życie i ułatwili drogę w kontekście eliminacji do Mistrzostw Świata 2026, ponieważ dla Polski brak gry na dużym turnieju to jest jedna wielka katastrofa. Dajcie znać, moi drodzy, jaki wynik typujecie w tym meczu z Portugalią, czy jesteście optymistami, czy też no, gdzieś tak nie do końca przychylnym okiem patrzycie na to, co się dzieje w polskiej kadrze, biorąc pod uwagę różne absencje, no i też klasę naszego rywala, bo niewątpliwie no, Portugalia jest faworytem i będzie nas chciała tutaj zdominować od początku. Dajcie znać, jaki wynik, a jednocześnie zapraszam wszystkich na komentarz z tego meczu. Słyszymy się jutro o godzinie 20:20. Myślę, że coś takiego możemy tutaj rozpocząć streama, jak zwykle komentarz taki alternatywny, a więc rozmowa, dyskusja, konfrontacja, no i miejmy nadzieję, że tutaj wielokrotnie będę krzyczał gol dla reprezentacji Polski. Tyle ode mnie, kanał 365 na piłce, Piotr Rzepecki. Zachęcam oczywiście na samym końcu do subskrypcji kanału, do kciuku w górze pod filmem. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.